Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Na nim chciałam Wam poruszyć temat rozliczenia kredytu bankowego. Nieraz każdy z nas albo ten kredyt faktycznie musi rozważyć, albo po prostu ma takie zadanie do zaliczenia na matematyce finansowej. I zadanie brzmi następująco. Mamy możliwość zakupu domu o powierzchni 200 metrów kwadratowych po 600 zł za metr kwadratowy. Aby zakupić dom, musimy wpłacić 15% kaucji, zaś na resztę uzyskamy kredyt hipoteczny spłacany przez 15 lat ratą okresową równą co pół roku. Stopa odsetkowa wynosi 18% w skali roku. Podaj pierwsze 2 lata planu spłaty pożyczki i mamy podać, jakie są średnioroczne odsetki rzeczywiste. Ok, jest to typowe zadanie na kredyt, ale ja zaznaczam o równych ratach okresowych, czyli w postaci rent, czyli że inaczej mówiąc, ja co miesiąc będę płaciła dokładnie tą samą kwotę. Nie malejące raty, tylko stałe, o dokładnie tej samej wysokości. A więc musimy zacząć od tego, jaka była wartość tego naszego domu, który jest przedmiotem kredytowania. Jeżeli dom ma 200 metrów kwadratowych, no oczywiście ja wiem, że ta cena jest, że tak powiem, z księżyca i bardzo niska, ale zakład to jest zadanie teoretyczne. 200 metrów kwadratowych po 600 zł za każdy metr kwadratowy oznacza to, że ten dom jest wart na dzień dzisiejszy 120 tysięcy złotych. W zadaniu było napisane, że trzeba wprowadzić własnej kaucji, czyli jakby własnych pieniędzy, przygotować 15%. 15% od 120 tysięcy to 18 tysięcy złotych, czyli na pozostałe 102 tysiące złotych musimy dostać kredyt hipoteczny. Kredyt ten hipoteczny, oczywiście wiadomo, zabezpieczony hipoteką, to już jest sprawa taka bardziej prawna, ma być spłacany przez 15 lat równą ratą co pół roku, gdy stopa oprocentowania naszego długu to 18% w skali roku. Wzór, z którego my będziemy musieli skorzystać w przypadku tego zadania, to wzór na ustalenie wysokości renty na podstawie wartości początkowej tego zadłużenia, które nie będzie wynosiło 120 tysięcy, tylko 102 tysiące złotych. A dlaczego? No bo ja kaucję wykładam, czyli to są pieniądze, które ja już wcześniej muszę mieć. A więc z banku zaciągnięte zostaje tylko 102 tysiące złotych. A więc trzeba ustalić, jaka jest wysokość tej stałej płatności, która będzie wnoszona co okres, w tym przypadku co pół roku. Wiemy, że takich wpłat w ciągu roku będą dwie takie wpłaty. Wiemy, że obecnie zadłużenie w momencie uruchomienia kredytu to 102 tysiące złotych. Te 18 tysięcy złotych zostało już do banku wpłacone jako zaliczka na wartość tego domu. Jeżeli ja w tym momencie wiem, że kredyt ma być spłacany przez 15 lat, a każdy rok to są 2 półrocza, to łącznie będziemy mieć 30 wpłat półrocznych, czyli co pół roku przez 15 lat będzie wpłacana określona wysokość kredytu. I teraz, jeżeli wiem, że kredyt jest oprocentowany 18% w skali roku, wiadomo, że jest to też mało rzeczywisty procent, ale to jest tylko zadanie teoretyczne, z którym możecie mieć również na zajęciach, to my podstawiamy do wzoru na renty. Dlaczego? Bo jest powiedziane w treści zadania, że mamy to spłacać równą ratą okresową, czyli stałe pieniądze będziemy płacić. A więc, jak widzimy tutaj, 102 tysiące jako PVA, jako ta wartość tego początkowa, tego zadłużenia, przemnożona jest razy R. Jeżeli stopa procentowa rocznie wynosi 18%, a my wpłacamy co pół roku, to musimy nasze oprocentowanie roczne podzielić przez 2, żeby ono miało też charakter półroczny, zgodnie z częstotliwością dokonywanych wpłat.
Zostaje nam tylko tutaj niewiadoma minus n. N to była liczba tych wpłat. Wszystko musi być zgodne z częstotliwością dokonywania tych wpłat, a więc mamy 30 półroczy, czyli 30 okresów dokonywania wpłat. Jeżeli policzymy to na kalkulatorze, mamy wynik gdzieś w zaokrągleniu 9928,62 zł. Interpretujemy to w ten sposób, że dokładnie 9928,62 zł. Wy możecie mieć ciut wynik inny. Ważne jest tutaj raczej to zadanie poglądowo, że tyle będziemy co pół roku oddawać jako stałą spłatę odsetek i kapitału. Bo przez 15 lat należy się bankowi odsetki od bieżącego zadłużenia na dany okres, ale też i w tej racie 9 tysięcy znajduje się część kapitału i z każdą kolejną ratą my jesteśmy mniej zadłużeni w banku. Jeżeli drugie polecenie brzmiało: podaj pierwsze 2 lata, czyli 4 spłaty planu spłaty tej pożyczki czy tego kredytu, to musimy pamiętać, że zawsze część odsetkowa, jaka jest naliczana na dany okres, stanowi przemnożenie tego zadłużenia, jakie ostatnio mieliśmy już na samym końcu tego okresu, razy oprocentowanie, ale nie roczne, a półroczne, bo my spłacamy co pół roku, a więc odsetki są naliczane na każde kolejne półrocze. Tu tabelka jest niby od razu ok, ja wiem, może trochę groźnie to wygląda, automatycznie wygenerowana, ale ja wszystko Wam wyjaśnię. W pierwszej kolumnie znajdujemy cztery pierwsze półrocza, cztery pierwsze okresy spłaty, czyli 2 lata, tak jak było zgodnie w poleceniu. Druga kolumna to jest tak zwane zadłużenie bieżące, czyli na początku danego okresu. Ono na początku pierwszego okresu ma wartość 102 tysięcy złotych i jak widzimy z każdym kolejnym okresem jest coraz niższe. Skąd to się bierze? Omówię. Kolejna kolumna oznaczkowana tutaj jako RN to jest wysokość raty, ile my faktycznie wpłacamy albo bank pobiera nam z rachunku bankowego. Jest to około te 9900. Jest to stała kwota, tak jak mówiłam, dlatego z automatu możemy wpisać tutaj wszędzie 9928,62 zł. Pytanie, skąd się bierze no, ta część odsetkowa? Część odsetkowa, jak tutaj wcześniej napisałam, jest wynikiem przemnożenia danego zadłużenia, jakie mamy w tym okresie, razy nie 18%, a 9%, bo takie oprocentowanie obowiązuje w każdym okresie analizowanego tego okresu łącznie 15 lat. Mamy półrocza, więc przemnażam razy stopę półroczną i jeżeli na kalkulatorze wbijemy sobie, teraz włączę specjalnie kalkulator, 102 tysiące złotych i przemnożę przez 0,9, to w tym momencie no wychodzi coś bardzo, takiego żartuję, smutnego, bo odsetki w ciągu pół roku od 102 tysięcy przy 9% to jest aż 9180 zł. Tą kwotę tutaj z ręki wpisujemy. A część kapitałowa, która tutaj jest zapisana, to jest właśnie to, co pozostaje, to, co faktycznie spłacaliśmy w tym naszym kredycie, o ile nam się zmniejsza zadłużenie. I niestety, jeżeli rata przykładowo wynosi 9928,62, wiem, że część odsetkowa, czyli jakby fragment tej raty, czyli czyste odsetki to 9180, oznacza, że pozostałe gdzieś około 748,62 zł to część kapitałowa i tyle kapitału z tego zadłużenia zostaje spłacone. I gdy od ostatniego zadłużenia odejmę tą część kapitałową, która faktycznie w tej racie występowała, zostaje nam zadłużenie na końcu pierwszego półrocza.
Musimy wiedzieć, że zadłużenie na koniec pierwszego półrocza stanowi zadłużenie na początku drugiego półrocza. Bo szczerze, to co nie spłaciłam po pierwszym półroczu, staje się podstawą do naliczania odsetek na drugie półrocze. I jeżeli dalej wiem, że rata ciągle wynosi te 9900 z kawałkiem, to część odsetkowa, która tutaj jest naliczona, z powrotem na kalkulatorze, możemy oczywiście to sobie jeszcze raz policzyć, ale od nowego zadłużenia już ciut mniejszego przemnażamy razy 9%, bo takie obowiązuje nam oprocentowanie. I tu widzimy, że nasza część odsetkowa no, w porównaniu do poprzedniego już troszeczkę spadła. Było końcówka 80, jest teraz 12, czyli żartuję, cieszymy się. Można powiedzieć, że zaczynamy już coraz większa będzie ta część kapitałowa, która zostanie. Jeżeli w racie część odsetkowa wynosi tyle, to pozostała część to jest część kapitałowa. O tyle mniejszy będzie zadłużenie, które było na początku drugiego półrocza. Jeżeli od tego zadłużenia na początku drugiego półrocza odejmę część kapitałową, będę miała zadłużenie bieżące na koniec drugiego podokresu, czyli drugiego półrocza, czyli na koniec pierwszego roku. Będzie to jednocześnie stan początkowy zadłużenia na trzecie półrocze, czyli na początku drugiego roku. Jak mówiłam, rata ciągle będzie ta sama, jak widzimy. Ratę, tą część odsetkową ciągle liczymy od bieżącego zadłużenia, mnożymy ten udział procentowy, który mieliśmy tutaj podany. I jak widzimy, za każdym razem ta część kapitałowa będzie z okresu na okres nam rosnąć. Odsetki będą stanowiły coraz mniejszy udział w racie, a będzie rosła ta część kapitałowa. Dlaczego? Bo jeżeli zmniejsza nam się zadłużenie, to odsetki od tego zadłużenia też są malejące, jeżeli to oprocentowanie długu jest ciągle to samo. Czyli te malejące odsetki powodują, że coraz większą część w racie stanowi część kapitałowa. Jak widzimy, na koniec czwartego podokresu, czyli czwartego półrocza, czyli na koniec drugiego roku, zadłużenie wynosi 98 576,46 zł. I jeżeli pytanie brzmiało, podaj te pierwsze 2 lata spłaty, mamy tą tabelkę wygenerowaną. Ale jeżeli jest polecenie, pytanie, jakie jest średnioroczne, jakie są średnioroczne odsetki rzeczywiste od tego kredytu, to warto jest podsumować, ile my odsetek w tym badanym okresie wpłaciliśmy do banku. Wystarczy zsumować te odsetki, które my policzyliśmy, czy powiedzmy musieliśmy wnieść do banku i suma ta wynosi ponad 36 tysięcy. I w ciągu 2 lat spłaty, jeżeli ja podzielę przez 2 lata, to my, bo to jest średnioroczne, nie co pół roku jak średnio my wpłacaliśmy, tylko że w ciągu 2 lat my to spłacaliśmy, a więc można powiedzieć, że w ciągu każdego roku średnio, przeciętnie, nie uwzględniając wartości pieniądza w czasie tego problemu, płaciliśmy ponad 18 tysięcy złotych odsetek co roku. A więc można powiedzieć, że co roku przez okres 2 lat, czyli przez te 4 spłaty półroczne, odsetki nas wynosiły około 18 145 zł i 47 zł rocznie. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi.
Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.